Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i udajemy się od razu w Wiedźminie 3 Dziki Gon. Do Wiedźmy, a tak właściwie do miejsca, gdzie możemy dopytać się o Wiedźmę. Bo też możemy szukać jej na własną rękę oczywiście, no ale spokojnie. Nie trzeba tego robić. Choć mógłbym sobie tak po prostu pobiegać. Ej, chodzący kurde kupiec? Ej, faktycznie. A oni czasami mają fajne rzeczy. No witajcie, witajcie. Ten toporek na plecach to na sprzedaż? Nie no, w życiu Geraldem nie nosił topora, kurde, na plecach. Co my tu mamy? Sproszkowaną perłę, czyste srebro. Nie, pooszczędzam sobie teraz trochę. Na lepsze przedmioty kiedyś tam w przyszłości. Powiadacie tutaj. Kurde, mógłbym to płotką zrobić. Ale w sumie, może też zawalczyć z wilczkami. Kurde, byłem u kowala, nie naprawiłem wszystkich swoich rzeczy chyba. A szkoda, mogłem to uczynić. Bo teraz niestety, ale im oręż bardziej zepsuty, tym szybciej się psuje. Ale wybaczcie, z tymi wilczkami taki delikatny postój, powiedzmy, na drodze do miejsca z kimś, kto zna się na wiedźmach, no ale kurde, te wątroby po nich i psie sadło to są przydatne rzeczy. Dobra, ale korzystając z tego, że nie musimy trzymać się wyznaczonej trasy, polećmy sobie na przełaj. Teraz po dwa kroki normalnie umyka nasz dystans. Więc powinniśmy tam być już dosłownie za... kurde, chwilkę. Ej, co tu jest? Co my tu mamy? Obozowisko jakieś? Dworek Utracjuszy. Nilfgaard? Oczywiście, że Nilfgaard. Ale czemu Utracjuszy? A może dezerterzy? O, jak tęsknisz tak bardzo, to wiesz, w którym kierunku się udać teraz. W przeciwnym niż chcecie kroczyć. O, i ci chłopi się wczytali bardzo. No ale cóż zrobić, no. To tylko PlayStation 4, konsola nowej generacji. Nie no, spokojnie, teraz po prostu przepaść między komputerami a konsolami będzie się powiększać, bo komputery mają nowe części praktycznie kilka razy do roku, a konsole wychodzą w takich okresach co 5 lat mniej więcej. Ej, znowu moja łódka. Będziemy mijać to miejsce. Ale stop, właśnie, teraz to mnie prowadzi do miejsca, gdzie jest wiedźma, czy... Nie, do miejsca, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś na temat wiedźmy. No i przy okazji też nowe zadania tam będą. W tamtej wiosce. Moment, co będzie? Jawor? O kurde. Whoa, shit. Ciebie nie zauważyłem prawie. Moment. Oj, sorry. Co nie było wcale mądre i miłe. Ale... Ej no. Już się nie bawisz? A bawi się. No nie no, kurde, dobra, bez przesady. Nie będziemy huśtać wisielców. O, jest pewna granica dobrego smaku i chyba właśnie ją przekroczyłem. I to nie o mały kroczek, tylko o wielki skok. Nie, cóż to za wiocha, chciałbym się dowiedzieć. Tablica ogłoszeniowa nowym znacznikiem w tym miejscu, czyli kurde, czyżby mnie... Podgaje, no jeszcze mnie tutaj nie było. Dobra, nieźle. Zrabowana spiżarka. Świelub zgłasza... kradzież, ale dobra, złodzieju. Co mi spiżarkę bez ustanku okradasz? Tę kiełbasę, co żeś zeszłego tygodnia zwędził, specjalnie dla ciebie sporządziłem. Ze sierwa końskiego, pełnego wągrów, jaj, muszych i larw wszelakich. Jeszcze tam dla smaku napluł i inszych ingrediencji ciekawszych dodał. Czyli pewnie gruchę zbił tam. Mam nadzieję, że się nasyciłeś, podalcu przeklęty. Znaczy teraz tylko patrzeć po wiosce, kto choruje, albo kto się wykręcił. Rozalka. Dobrzy ludzie, do guślarza porady nie zachodźcie. Jak nasza Rozalka słabowała, polecił ją na sosnową deskę położyć i do rozpalonego pieca chlebowego wsadzić, a potem 3 razy do tuzina zliczyć. Jakśmy ją wyjęli, to już całkiem upieczona była i nic tam nie zostało. Jak tylko poczekać, aż wystygnie i pogrzebać. Idioci! Jak w skrzypku na dachu. A guśla z 3 jaj na twardo ugotowanych, co w zamian za radę mu daliśmy, oddać nie chciał, bo powiedział, że już zjadł. Wilkomir i Hańka. Para idiotów. Jest. Wara od moich jajów.
Jak kogo jeszcze przyłapię, że z mojego kurnika jaja wynosi, to siekierką zarąbię, jak mi kurde Bozia miła. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Wacław. Wacław jest człowiekiem porywczym, no ale z drugiej strony nikt nie lubi, jak go się okrada. Cisza po zmroku. Przypominam, dobrzy ludzie, żeby po zmroku się po wsi nie plątać, hałasu zbędnego nie czynić, okiennice szczelnie zamykać. Jeśli świece w chałupie palicie, a do kominów wilgotnych gałęzi co dymić będą, nie wrzucać. Dość już we wsi nieszczęść. Nie ma co nowych wabić. Sołtys. Zlecenie leśnica. Słuchajcie, słuchajcie. Na polach pod wsią naszą diabelstwo się jakieś zalęgło. Ni to duch, ni mara. Stary Willem klnie się na grób matki, że to nawet leśnica być może. Czy leśnica, czy upiór, niech każdy się ma na baczności, na pola w pojedynkę niech nigdy nie wychodzi. A bez kosy albo grabi to już na pewno. Aby kosa albo grabie mogły pomóc w walce z leśnicą, albo z innym upiorem. Srebrny miecz, kurde, to się nadaje. Kto by zaś odwagi i szczęścia miał na tyle, żeby zjawę przegnać, ten sowicie wynagrodzony zostanie. Bolko. Sołtys pod Gajów. Czyli ten, co pisał też wcześniejszą wiadomość pewnie, tylko się nie podpisał w pełni. Dobrzy ludzie, śni mi się cięgiem, że otwieram gębę i wraz wypadają mi wszystkie zęby, a potem zamieniają się w pędraki i pod ziemię wypełzają. Co taki sen znaczy? Nieszczęście jakoweś zwiastuje, jak wiecie, to powiedzcie, a borówkami i polewką skórek poczęstuje. Czci Bora. No niestety, jeżeli śnią ci się wypadające zęby, to śmierć. No tak podobno się odczytuje to znaczenie snów, że wypadające zęby to strach przed śmiercią, przed śmiertelnością ludzi. No albo śmierć w rodzinie, coś w tym stylu. Dobra, kolejne odkryte miejsca. I kupiec, który jest czymś zajęty. Amulecik, bezoar, może żółwi kamień? Może, no, Winta też mówi, że my zagrać, a z tamtym jeszcze nie zagrałem, z poprzedniej wioski. Pewne środki na niepewne czasy. Ej, ten ma lepszą gadkę niż każdy inny kubiec, którego spotkałem do tej pory. O kurde, i świecidełka ma, i karty do Gwinta, i co to jest to ostatnie? Klapy dla konia, no ale klapy już mam. Yuki też mam, tamten miał lepsze. Bortejser, a kupmy. Kupmy też rębaczy z Greenfleet. No to już droższa karta. No i biedną, pierdoloną piechotę też. Okej, dobra, i co tobie mogę sprzedać za to, żeby jakoś wyjść mniej więcej na zero? No, może miecz? Nie no, bez przesady. Nie, ale coś mógłbym. Narzędzia zbyt tanio. Tutaj surowe mięso i wątroba zbyt przydatna. A może na przykład psie sadło? No ale trochę mniej. Zdecydowanie mniej. No tak tyle powiedzmy, żeby też się nie przeciążać, bo to wszystko waży. Waży swoje, ja tak noszę tego. Od cholery i jej ciut ciut. Nie, dobra, ale chyba nic więcej nie będę mu sprzedawał. Stawikrew? Co to jest? Coś nowego. Coś drugiego? Może? Nie, dobra, tyle. Bywaj. Tyle handlu z tym gościem. Chodźmy poszukać informacji. Właśnie tak właściwie... Kurde, pełno tutaj ludzi. Może by było po prostu stanąć i posłuchać ich, ale... Upójcie, Gabriele, obroń się sam! Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel! Ej, tutaj każdy kupiec ma, albo czy tam kowal, ma lepszą gadkę. I z każdym można zagrać Gwinta. Nieźle. Więc tak, najpierw rozwalisz mi ten miecz, który mam. Na części pierwsze. Ej, dobrze, i to jest... kto? Czeladnik, kurde, no ale robi zbroję przynajmniej. Tyle dobrego. Dobra, rozbierzmy na części. Nasz mieczyk. Aha, paski i sztaba stali. Kurde, mało. Ale cóż. Nie będę sprzedawał za bezcen. Co możesz, kolego, dla mnie wykonać? Czy coś lepszego od tego, co mam? To tak, ale od 8 poziomu. To od 14. To od 5. Ale gorsze od tego, co mam. Okej. Kurde. Szybko levele trzeba wbić. Tak patrzę. No, ale może jakieś spodnie chociaż lepsze. Nie wiem. Kurde. Rękawice. Są mi spodnie. No wyśmienite spodnie wiedźmińskiego cechu niedźwiedzia też są jeszcze. Ale od 27 poziomu oczywiście. Gorsze od moich.
Moment, pancerz, buty, a rękawice gdzie są? Tu są, o tu są. Nie, też nie mogę. No to okej, okay, dobra. Jak tam wygląda z tą wiedźmą? A, bo to już tutaj, to właściwie. To przy okazji skorzystajmy. Z ulepszeń broni. Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać, może by go z lenistwa wyleczyła. A, czyli jednak coś wie. A witajcie, panie, czegoś wam potrzeba? Informacji, jak zwykle. Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. Zahazał do niej? O kurde. W krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? A, czyli to jest ta lecząca czarownica, a nie potwór. I tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. Szczurów wodnych, czyli co, bobrów? Czy faktycznie szczury wodne? Ja pewnie, że wypytam mieszkańców, bo to jest ciekawa wioska, naprawdę. Mama mówiła, że jak będę niegrzeczny, to wyśle mnie na słodką ścieżkę. Co to jest słodka ścieżka? Czy tak oni nazywają tą ostatnią ścieżkę między zgonem a dojściem do białego światła? Nie wiem, może. Nie, ale okej, okay. Pytajmy dalej, ale też w sumie można opróżnić im wóz. Z proszku alchemików. Nie, widzę o wiele lepiej zorganizowana wioska niż wszystkie poprzednie, jakie spotkałem. Gdyby nie wspomożycielki, co w niej włodarzą, dawno byśmy wszyscy pomarli. Okej, okay, co za ogłoszenie jeszcze? Obwieszczenie, tak właściwie. Z rozkazu komendanta Nilfgaardzkiej Armii Środek ogłasza się, co następuje. Wyznaczeni mieszkańcy wiosek Podgaje i Konary stawią się pod obozem niedaleko wsi Podgaje w celu odbycia służby na rzecz cesarstwa. Za uchylenie się obowiązku, dobra, czyli przymusowy pobór. No właśnie, w Konarach byliśmy już i teraz w Podgajach jeszcze. Czy tutaj będzie brakowało mężczyzn zdolnych do pracy, bo wszyscy pójdą do wojska. Oj, wybacz, chłopcze. Gdzie jest ten chłop, który coś tutaj wie? Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja stara. Głupie babsko. Zostawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. O kurde. Mam zbyt niski poziom. Muszę mu zapłacić. O. Kurde, a gdzie mogę ustawić sugestię 1? Nie będę przeszkadzał, bo widzę, że ciężko pracujesz. Zostawmy go jeszcze na chwilę. Bo jestem ciekaw, ile mi brakuje, bo jeżeli jeden poziom, to machnę sobie szybko jakieś inne zadanie, żeby tutaj to wykończyć w należyty sposób. Akcji to było. Sugestia na pierwszym poziomie jest wymagana. Jeszcze później bym ją musiał oczywiście wrzucić. Celnie porusza się w kierunku Geralda podczas rzucania znaku. Zwiększa skuteczność znaku akcji w dialogach. Kurde. No albo zapłacić mu to 50 koron. Ale wtedy stracę punkty doświadczenia. Kit, dobra, walić to. 50 orenów zdobędę. Kiedyś. Na pewno. A to nie zadziała, tak? Zgadza się, prawda? A kit, zapłaćmy. I 5 doświadczenia tylko. No, skoro tak, to już wam powiem. A po użyciu znaku akcji na pewno bym dostał z 50. Co to od niego ścieżka odchodzi? Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Ej, dobra, bardzo szczegółowe wytyczne. Panie, my tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Łowcy czarownic tutaj byli. Łowcy czarownic tu byli? Nie, ale się o nich słyszy. Jestem łowcą potworów, nie czarownic. Tom od razu pomyślał, ło, to jednak prawdę powiadali. Ło! A to nie to samo? Nie. Nie. Nie zrobię krzywdy waszej czarownicy. Nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. Kurde, mogłem to jednak rozwiązać znakiem akcji. Ja teraz już wiem, że trzeba rozważyć inwestowanie właśnie w tamtą umiejętność również,
żeby kolejne dialogi już poszły po mojej myśli. No dobra, na szczęście wyznaczone jest to na mapie po prostu, bo ja tylko wpadłem do rzeki, nic więcej. No jest i wielki kamień. Skręcić w prawo, tak? Przy nim. Teraz na prawo do porzuconego wozu. O kurde, chyba informacja nie była warta 50 koron. Ej, kurde, nekery. Ej, wszystkie tam się położyły, daj, szybko, szybko, dobij, 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 dobij. I dwóch, tak jest. No i art, kurde, to ja rozumiem, ostatnio to zaczęło naprawdę wyśmienicie działać. Ale jeszcze jeden, gdzieś tu się kręci pod ziemią, no właśnie. No, same do bicia. Jeszcze pewnie jakieś mutageny zgarnę. Nie no, żyć nie umierać z tym ardem. No, Ignie zadaje obrażenia, okej, okay, ale art? Kurde. Przewraca na glebę i tylko dobijać. Ej, dobra, ale zapiszę sobie jeszcze raz. Na wszelki wypadek, bo tam się coś dzieje. Czyżby baby, które są zazdrosne o czarownicę, chciały ją wypędzić? No tak można podejrzewać powierzchownie, ale zobaczymy. A nie, to po prostu interesanci, petenci. Pani... Pani pomoże. Ej, faktycznie była niebrzydka. Ruina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Ej, to nie jest Małgorzata tam z lewej? Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta, jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Czy po prostu wszyscy jej zawracają głowę. No ledwo co już daje spies tym radę, tak? Jeszcze miałbym ją skrzywdzić? O kurde. Pani nie łaskawa. Trzeba przyjść jutro. No dla łaskawa na pewno będzie dla mnie. Może nawet do łoża zaprosi. Tak jej ładny bukiecik z kwiatków zrobię. No właśnie, koleś, o tym mówiłem przed chwileczką. Dokładnie o tym. Ej, dobra, zobaczymy. Może się poszczęści wreszcie Geraltowi w Wiedźminie III. I może to nie będzie sen. Jest tu ktoś? Te i zniknęła? Okej. Okay. Ciekawe chyba, że czeka w sypialni po prostu. Nie, zobaczmy. Zwykłe maści. Nic specjalnego. Ej, może ją okradnę, zanim ją wyhendorzę. Nie wiem, no coś tutaj jeszcze mamy. Notatki prywatne, no tego nie będę czytał. Ej, ale tutaj coś jest. A, pewnie tajne przejście ukryte. Przepis na czernidło do rzęs. Po co mi to? No, że Geralt będzie rzęsy malował. Uwaga, uwaga. Z braku dostępu do środków profesjonalnych czernidło do rzęs można sporządzić z roch skruszonego karbo medicalis, zmieszanego z żółtkiem jaja, świeżym, i kropą olejku lawendowego, działanie antybakteryjne. Czernidło trzymać w chłodzie najwyżej 3 dni, a potem przyszykować nowe, bo pleśnieje. Resztę węgla leczniczego można zażyć na wszelki wypadek. Wow, nie wiem, czy to się komuś przyda, ale dla kobiet w tych czasach to kurczę naprawdę magiczna receptura. No to mamy zejście na dół. Tylko jak je otworzyć? Zapewne tamtą właśnie dźwignią. Gdzie ona się podziała? Tu, kurde, chyba kąpieli dawno nie brała. No widzicie tą pajęczynę koło bali z wodą? O kurde. Dobra. O, i pentagram też się pojawił. Dobra, dobra, może to nie jest aż taka dobra wiedźma, jak wszystkie inne. List to Aleksandra. No inaczej, tutaj zazwyczaj wiedźmie są dobre. Kochany, piszę, bo pewnie się martwisz, że dalej się gniewam. Przecież wiesz, że nigdy nie chowam długo urazy, głuptasie. Wybaczam ci. Czy to takie dziwne, że interesuję się twoimi badaniami nad zarazą? Uwielbiam patrzeć. Powinno być patrzeć chyba. Jak pracujesz w wieży? Nie odmawiaj mi chociaż tej przyjemności, skoro na razie nie chcesz jeszcze rozmawiać o wynikach eksperymentu. Jeśli jutro wieczorem w Sherrat nie będzie cię potrzebował, przyjdź do mnie. Napijemy się wina i wszystko sobie wyjaśnimy, a potem, kto wie, twoja K. A to właściwie K. Kurtyzana?
Dobra, bo inne słowo na kawę mogło przyjść do głowy teraz. Dobra, lustereczko, powiedz trzecie, co jest kurde grane w tej chałupie. Cacek nie widuje się wcale. A i takich. O kurde. Aurę, to artefakt albo. Talizman. Aha. A więc tutaj zniknęła. Dobra, jeszcze tam nie wchodzimy. Faktycznie bardziej mnie interesuje to. Bo może jest tutaj. Albo coś tutaj znajdę przynajmniej. Oj kurde, pełno fajnych rzeczy widzę. Świeczki do zapalenia. Nie no, Geralt, serio, kurde. Jad wisielców, ametystowy pył i pył śmierci. Krasnoludzki spirytus. Nóż do chleba w największej skrzyni, no niech to szlak, kurde. Zagrali mi teraz na ambicjach. Myślałem, że ta skrzynka jest bardziej ambitna, skoro taka wielka. Ale nie. Dobra, i para alkahestów. O, jeszcze ostatnia mała skrzyneczka. Może tutaj coś fajnego znajdę. Stalowe płyty i nowigradzkie korony. Dobra, nic więcej. No, o, dobra, patrzcie. Prawdziwy wiedźmin nie korzysta z drabiny. Nie, ale serio, to o co chodziło z tymi książkami? Z tą świeczką tam, kurde, wcześniej? A, po prostu miałem pewnie macać wszystko do momentu pomacania tej jednej właściwej rzeczy, czyli czaszki. Nie, dobra, wbijamy za nią. No, jeżeli tam w ogóle poszła. No, dawno nie byłem teleportowany. Odszukaj wiedźmę. Pff, dobra. Ej, no faktycznie, to jest co, jaskinia? Czy jesteśmy pod drzewem może? Albo wytworzyła sobie coś takiego po prostu, żeby uciec od zgiełku dnia codziennego. Ej! Biały zając. Może białe mięso? Ej, no nie mogę spalić białych zajęcy? Serio? Ani jelonka? Czyli to faktycznie jest pewnie wszystko na niby. No ale jednak z drugiej strony skrzyneczki. No, moment, skrzyneczko, mogę cię w końcu? A nie, tutaj to mogę podnieść. Elfi wiedzący. Kolejne tomisko do czytania. Nie, nie będę całego czytał oczywiście, bo to jest gruba książka zapewne. Ale wejdę. Jak ktoś będzie chciał, może sobie spauzować i przeczytać. Ja liczę po prostu na kolejny wpis w glosariuszu. Nie, ale dobra, no wiadomo, gdzie ona będzie. Pewnie, że na górze. Tylko tam trzeba jakoś wejść. Ale zawsze lubię tak, powiedzmy, z drugiej strony zupełnie. Co jest, Geralt, nie skoczysz? Pewnie, że skoczysz, kurde, jak ci będę kazał. Czekaj, skoczę do końca. A. No witaj, witaj. Ej, czy mi się wydawało, czy medal drżał? Wilczek. Masz plamkę. O, gdzie? A, chyba nie dupie. No nie wiedziałem, że bierzesz kąpiel. Mam sprawę. Ale uśmieszek taki lubieżny się pojawił na jego twarzy. No znowu przypominam, gra dla widzów od 18 roku życia. Wzwyż. Więc ja wam tutaj nie będę bawił się w cenzurę, po prostu, no. Też pewnie chcecie zobaczyć, jak wyglądają wirtualne cycki w najnowszej produkcji CD Projekt Red. Ale pozostaw... Ej, zostań tam na tym stroju. No dobra, w negliżu. Keira Metz w samym sercu Welen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życie na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, ej, Keira Metz? Ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. No właśnie. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? No ten właśnie miły widok. Nie no, co robisz w Welen? Zapytajmy. Zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. No ale po tym, co czarownice odwaliły w poprzedniej części... Mordercy przemierzają. Ja się nie dziwię aż tak bardzo. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki.
Well, to rzucę cię na wszystkich, to też źle. Dlaczego Velen? Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? No właśnie tutaj. Cesarz trzyma czarodziejów krótko. W ten teleportyczny świat. Powiedzmy. Radowid i Emher różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. No pewnie by spłynęła na stosie. Ale jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. To też prawda. No ale czemu sobie nie korzystać? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. To dlaczego tu siedzisz? Po prostu idź gdzieś indziej, Jezus. Dobra, wróćmy do tematu. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. No i to jest prawda. I się nawet nie dziwię. Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie. Ani kto będzie słuchał. No dobra, to szukam pewnej dziewczyny. Podobno miałaś z nią spięcie. Jakiej dziewczyny? No, kurde, podobno zadarła z czarownicą. Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie jest tutejsza. No właśnie. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Ciri. Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą? Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Kopa jaj. Już myślałem, że kop w jaja. Będziesz mieć moją wdzięczność. Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako, że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Czyżby ją zaliczył? Zaraz? No dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elfi czarodziej. Elfy mają też swoich czarodziejów? Kurde, nie wiedziałem. Choć nie, faktycznie, co ja gadam. Co robił Velen? Elfi czarodziej robił Velen. Cóż, oczywiście próbowałam go o wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. No, czyli mądrzy rozmówcy po prostu. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Może Jorvet? Nie, no żartuję. Jorvet nie był magiem. Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli gdzie jest teraz? No właśnie. Tak, mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam okay. trafię? To dziwne. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Aha, czyli będę miał pomóc pewnie. Będę miał pewnie pomóc jej w porachunkach z tym elfem. Gdzieś te króliki. Nie mogę ruszać od razu, kochani, niestety, bo muszę skończyć ten odcinek w tym miejscu. Nie mogę ruszać od razu. Więc tak zobaczymy, co ona na to. Będę czekała na ciebie przy wejściu do jaskini na północ od wsi pod Gaję. A, no i super. Pięknie. I poziom. Uhuhuhuhu. Za co? Nie, serio, tylko delikatnie. Przesunąłem to zadanie do przodu. Chyba, że skończyłem totalnie, faktycznie. Nie, dobra. Ulepszmy jeszcze Geralda naszego kochanego.
Tylko w co tu wrzucić? Mamy kolejny slot już, jakby co? No w akcji? A może coś do walki? Nie no, bo kiedy uruchomi mi się tam slot na mutagen, no to wtedy... wrzucę tam niebieski i tak, bo mam największe. Cholera, no to już mi nie jest teraz potrzebne, ale może być potrzebne w przyszłości. A tutaj drugi tryb strzelania, powiedzmy, ardem, a ard się przydaje. Dobra, a pacnijmy to. Aha, wykupić i do tego jeszcze zamontować. Dobra, jak wygląda tryb alternatywnego strzału dla ardu? Ej, ten zasięg nie jest mały. No spójrzcie, to jest zwykły zasięg, a to jest zasięg w całości. O kurde, dobra, to była dobra inwestycja chyba, kochani. Okej, w tym miejscu się z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!